Jedni bardzo chcą do Europarlamentu, inni bardzo chcą pomóc partii albo nie mieli innego wyjścia. Temat list wyborczych jest już zamknięty. Kampania zaczyna się na dobre. Do podziału są 53 mandaty w skali całego kraju i znów decydująca może być wyborcza frekwencja. Katarzyna Kolenda-Zaleska. Dla tych młodych ludzi, studenta, aktywistki, pracowniczki unijnej instytucji, wybory europejskie to, jak mówią, ich być albo nie być. To są wybory o przyszłości. My chcemy i my powinniśmy chcieć decydować o tym, w jakim świecie będziemy żyć. I to my powinniśmy chcieć sobie go urządzić. Coraz głośniejsze są te głosy eurosceptyczne i wysoka frekwencja, myślę, ładnie pokaże, że kwestia integracji europejskiej dla młodego pokolenia jest bardzo istotna i koncept się absolutnie nie wyczerpał. Unia Europejska dała im inne od ich rodziców życie. Studiują na europejskich uniwersytetach w międzynarodowym towarzystwie. Nie znamy innej rzeczywistości i nie chcemy znać innej rzeczywistości. Dlatego każdy z nich włącza się w europejską kampanię i walczy o frekwencję. To, kto tutaj nas reprezentuje, wpływa na ogrom rzeczy i ogrom rzeczy, które dotyczą nas bezpośrednio. Głos na osoby z 5., 6. miejsca, na kobiety, które często są, nie są jedynkami. Ten głos będzie miał dokładnie taką samą wagę i tak samo przyczyni się do sukcesu partii. W tych europejskich wyborach faktycznie jest inaczej. Normalnie się toczy rywalizacja w każdym z okręgów z osobna pomiędzy partiami, ale nie toczy się rywalizacja w obrębie partii pomiędzy okręgami. A teraz tutaj jest na odwrót. 53 europosłów wybieramy w 13 okręgach, ale z punktu widzenia podziału mandatów Polska to jeden wielki okręg wyborczy. Załóżmy, że jakaś partia dostanie 30% poparcia w skali kraju. Daje jej to 16 mandatów. Mniej więcej w każdym z tych okręgów taka partia dostanie jeden mandat. Natomiast te trzy pozostałe mandaty będą przydzielane już w zależności od liczby głosów zdobytych. Dla partii startujących w wyborach to oznacza, że muszą prowadzić skoordynowaną kampanię wyborczą ogólnopolską. Stąd tak wiele znanych nazwisk na listach. Czy nasza partia dostanie mandat w danym okręgu, to zależy nie tylko od nas, ale też zależy od tego, jak naszej partii poszło na drugim końcu kraju. Kluczowe jest po prostu to, kto w wieczór wyborczy ogłosi się zwycięzcą. Chcemy, żeby w Polsce, w skali całego kraju, Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory. PiS, prezentując kandydatów, zapewnia, że nie chce polexitu, ale równocześnie ostro występuje przeciwko samej Unii i straszy utratą suwerenności. Unia Europejska jako instytucja, jako organizacja stała się strefą zakazów i nakazów. I z tym też trzeba skończyć. Za tę retorykę PiS krytykuje Koalicja Obywatelska, oskarżając byłą partię władzy, która jak premier Morawiecki brata się z eurosceptykami o chęć osłabiania Unii Europejskiej. Proces dezintegracji Unii Europejskiej postępuje ze strony populistów, nacjonalistów. Dlatego dla Koalicji Obywatelskiej w obliczu wojny i zagrożenia ze strony Rosji tak ważne jest wzmacnianie jedności Unii. Determinacja euroentuzjastów, determinacja ludzi, którzy chcą wspólnej, bezpiecznej Europy, jest ogromnie ważna. Lewica wraca do tematu aborcji i sporów koalicji rządowej. W kwestii praw kobiet cały czas stoimy w miejscu. I dla nas, dla lewicy, ta kwestia jest naprawdę ważna i kluczowa. I z aborcji ponownie chce uczynić temat kampanii. Polki mają nadal mniej praw niż Belgijki, Francuzki czy Holenderki. Dlatego europejska lewica proponuje Europejską Kartę Praw Kobiet. Na kampanię także profrekwencyjną zostało 5 tygodni. Od determinacji młodych wyborców zależy to, jaka będzie Unia po wyborach. Katarzyna Kolenda-Zaleska, Fakty.